Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Czarny zwój Clearmonta. A tutaj mogą się Państwo przyjrzeć eksperymentowi z XIII wieku. Jest to przedmiot badań pracującego na naszym uniwersytecie doktora Johna Clearmonta, który został znaleziony przez niego samego podczas wyprawy zorganizowanej 4 lata temu z ramienia naszej uczelni. Ekspedycja udała się na położoną na Morzu Beringa wyspę Świętego Wawrzyńca. Jak Państwo widzą, podczas wykopalisk tam zorganizowanych odnaleziono nie tylko ślady po eskimowskich wioskach, ale i coś innego. Doktor Clearmont natknął się na widoczny tutaj zwój z foczej skóry w niewielkim kompleksie o cechach świątyni lub krypty, wykutym w nagiej skale wybrzeża. Choć zdumiewająco dobrze zamaskowany. Jak Państwo widzicie, zwój został zszyty z kilku kawałków skóry foki i został później zaimpregnowany dodatkowo jakąś ciemną substancją. Autor tego dokumentu zadał sobie trud i wyżłobił w skórze wszystkie ryciny i słowa, zanim wypełnił powstałe w ten sposób zagłębienia farbą na bazie wapna. Dzięki temu, nawet tam, gdzie farba rozmazała się lub odpadła, jesteśmy w stanie wiernie zrekonstruować treść zwoju. Co do treści, to można określić ją zarówno słowami niepokojąca, jak i rewolucyjna. Pierwszy przymiotnik przysługuje jej za wyjątkowo obrazowe ukazanie na rycinach scen tortur i straszliwych cierpień, jakim poddawane są postacie na nich uchwycone. Rewolucja zaś dotyczy faktu, że zarówno styl zdobnictwa tychże grafik, jak i źródło słów niektórych użytych tutaj zwrotów charakteryzuje się korzeniami staroskandynawskimi. Wniosek doktora Clearmonta był następujący. Potwierdzenie teorii o wikińskich wyprawach, które w okolicach 1000 roku podejmowały próbę kolonizacji Ameryki Północnej. Niestety, bez większej ilości dowodów, nie był on w stanie do tej pory potwierdzić tej hipotezy, ale niewykluczone, że on lub inny badacz odnajdzie takie ślady w przyszłości. Skąpe teksty zawarte na zwoju są głównie przypisami do ilustracji i zapisane zostały w dziwacznie przekształconym i wypaczonym języku północno-skandynawskich wikingów. Wiele wskazuje na to, że pewna populacja przebyła wielkie lasy Kanady i osiedliła się w tym rejonie, mieszając się z miejscowymi ludami. Następnie zapewne wyginęli lub zostali wchłonięci przez tubylcze plemiona, a kolejne pokolenia na podstawie przekazów ustnych i przekształconych przez czas nauk stworzyły ten oto zwój. Być może powstał on w celach religijnych, ponieważ można częściowo przyrównać męki postaci widocznych na rycinach z torturami, jakie w mitologii nordyckiej cierpi Loki. Tutaj widzimy mężczyznę lub kobietę, której jad węża wypala oczy. Dalej można zobaczyć starego mężczyznę przybitego do drzewa włócznią, co z kolei przywodzi na myśl ofiarę, jaką z samego siebie złożył Odyn. Są też obrazy, jakich nie sposób połączyć z mitologią. Na przykład tutaj widzimy kobietę, z której głowy wychodzi dziwny owad, ewidentnie przepędzany z ciała opętanej przez narysowanego tutaj nagiego mężczyznę z przedmiotem, który przypomina młot boga Thora. Niewykluczone, że będą mieli Państwo możliwość pracy z doktorem Clearmontem. Z tego, co mi wiadomo, szukał on asystenta. Proszę Pana, proszę się odsunąć, bo zaraz wejdzie Pan w szybę. Czy możemy przejść dalej?